Zaczynamy walkę o pas. Janusz, Jack Maddalena, Della Maddalena chyba. Bronimy tytułu. Poziom legendarny. Walka trwa. Tytuł wagi półśredniej na szali. Na co musimy uważać? Na gościa wymiany. Znaczy na gościa wymiany, na gościa kombinacji, na wymiany z nim. Bo jest mocny tutaj stójkowo. Parterowo raczej Janusz powinien być lepszy, no ale zobaczmy. No właśnie agresywnie. Agresywnie od początku. Jest toczony pojedynek. Spokojnie. Uspokójmy trochę. Troszeczkę middle kicków, troszeczkę kopnięć na... O kurde. Na dolsze części ciała. No i deski. No i deski w pierwszej minucie już. Pojedynku. Ale nie szedł, nie dobijał. Bo doskonale wie, że Janusz nawet z pleców jest groźny. No, Janusz, to było zbyt czytelne. Na razie niestety bardzo trudne warunki tutaj postawił przeciwnik. Jeszcze jaki cep z góry. Kolejny. No nie wiem, co czemu tutaj nasz wymyśli. Bo na razie jest ciężko. Oj! Obawiam się, że tutaj było blisko nokautu, bardzo blisko. Drugie deski w tym pojedynku. No nie wygląda to dobrze. Naprawdę nie wygląda to dobrze, jeśli mam być szczery. Bardzo mnie to martwi. No god damn it. Może teraz, o właśnie. I proszę bardzo, i jednak Janusz z góry. Można, zobaczymy co wymyśli tutaj Gostek. No, przejście do pełnej gardy nie dziwne. Nie ma pługa. Nie. Janusz cały czas praca z góry. Już jest półgarda. Było trochę kulania, ale już mam półgardę i już jest boczna i biodro. I stary, już łokciem tutaj można operować. No nie ma siły za bardzo już Janusz. Ale wyprowadza te ciosy. Ręka mu drży. No nie, on nic nie zrobi, bo jest zmęczony, jest zbyt zmęczony. Ale sytuacja i pozycja jest jak najbardziej dobra. Dla Janusza oczywiście. Nie, stary. Tutaj cię Janusz tak szybko nie wypuści już. Jest rozcięcie i to porządne. Jest konkretne rozcięcie. No gość naprawdę ma spore problemy. Może jeszcze krucyfiks, dokładnie. Cały czas praca z góry. Ile można, tyle trzeba, słuchaj. Znowu krucyfiks będzie. Dawaj go. No już brakuje sił. Januszowi już brakuje sił, żeby wykończyć rywala tutaj do końca. Wykończyć do końca w parterze. Nie wiadomo o co chodzi. Nie, ale już nie wstaniesz, stary. Możesz próbować, ale nie wstaniesz. No Janusz nie wypuści. Nie wypuści. To jest taki typ, że jak już złapie, to już nie puści. Nie. Cały czas jest bity.
No nie. I zobaczcie, były deski. Dwa razy chyba Janusz na deski padł. A w parterze zmasakrował gościa. Nie pozwolił wstać, no i właściwie tutaj lekarz prawie mógł przerwać tę walkę. No, on cały czas może przerwać tę walkę, bo gość jest rozcięty niesamowicie, nie? No nic nie mógł zrobić. Nie wiem, jak będzie oceniana ta runda, ale było mocno. No i już rozcięcie. Elegancko. No middle kick, miał być middle kick celny przede wszystkim. Aha, aha. Patrz, próbuję mu. Właśnie to chciałem zrobić. Łokieć, spokojnie, łokcie mu rozetnę jeszcze bardziej to. Ole. Ole wyrwał. Co się dzieje? Co tu się wydarzyło? Jeszcze łokieć. No nie spodziewałem się, jeśli mam być szczery. Dawaj go na glebę. Tak jest. Tak jest, stary. Zamęczymy go. Doszedł ten łokieć. Doszedł. No ten nie doszedł akurat. To też się zdarza. Kontra. Konterka. Na brzuch też można coś, oczywiście, że tak. Dobra. No i wstał. Wstał, czego się nie spodziewałem. I jeszcze obróci tutaj. Nie będzie obalenia. Dobra, po walce. Moim zdaniem teraz sędzia już go nie dopuści. On jest tak rozwalony. Będzie rozgoryczony, ale trudno. No Janusz jest dewastatorem. Oczywiście. Interwencja lekarska. Zobaczcie, jak on wygląda, no. Wiadomo, żeby się chciało walczyć dalej, no ale Janusz tak potrafi porozcinać sprytnie, że nic z gostków nie zostaje, nie? No nic. Po prostu nic. Piękna sprawa, piękna. Nokaut techniczny. Znaczy piękna, no mogło być pięknie. Mogliśmy go skończyć normalnie. 3 knockdowny w sumie. Na kartach sędziowskich to jest mega ciekawe, bo w pierwszej rundzie Janusz zaliczył 2 razy deski i 2 ogłuszenia, a i tak wygrał na punkty 10-9, bo go po prostu rozpierdalał w parterze, nie? Niesamowite. No a druga runda się nie skończyła w czasie, więc więc nie ma tej punktacji. Ale Janusz sporo zdrowia, już bardzo sporo zdrowia tutaj, bardzo no dużo tego zdrowia traci. Nie wiem, ile on jeszcze pociągnie z tą karierą. Nowy kontrakt. Podpisał nowy kontrakt jeszcze. W pierwszej rundzie obrony pas mistrzowski 4 razy, sprzedaj walkę. Nie wiem, stary, no. Mogę spróbować w ten sposób. Pay per view. Bonusy za pay per view. Nowy przedmiot. Dużo fanów. No tam już ekipa kończy kariery. Kurde. Nie chciałbym, żeby Janusz jeszcze zakończył. Janusz pierdzi. Edwards. Ja z Covingtonem chcę trylogię. Musimy zrobić trylogię. Musimy zrobić z Colbym Covingtonem trylogię, bo te dwa pojedynki były mocne.
Ten gość też był dobry, no był dobry. Osvaldo Ramirez się pcha po pas. Gunnar. Ty, jakbym poszedł jeszcze wyżej. Ale nie da rady chyba. Nie da rady pójść jeszcze jedną kategorię, wątpię. Natomiast trylogia z Colbym Covingtonem to jest spoko wariant. Szafkata nie chce. Nie jestem zainteresowany tym starciem. Z całym szacunkiem, ale raz się mierzyliśmy. No, robimy. Słuchajcie, robimy trylogię z Colbym Covingtonem, bo te pojedynki są naprawdę mocne. 6 tygodni przygotowań, plus dodatkowo jeszcze będzie szum medialny, turbo, bardzo wysokie z tego zrobimy, oczywiście, że tak. Jak najbardziej, od razu wskoczyło. Odwieczny rywal, no nie, to koniecznie musimy to zrobić, słuchajcie. Jeszcze zobaczę tylko, jak wygląda status NZWC przed czasem 20-21, czyli jest szansa tutaj to wbić. Premię za występ, musiałbym 3 jeszcze wbić. Serię wygranych. No zarobki w karierze ja tego nie ogarnę, nie ma szans. Zarobków w karierze nie ogarnę. Wygrane w UFC może, ale też może być trudno. No nic, słuchajcie, zobaczymy. Na kolejnym odcinku trylogia i powoli już szykujemy się do nowej kariery Błachowiczem prawdopodobnie. Trzymajcie się, na razie. Hej.